przyszła do nas paczka komodek, którą żeśmy sobie od rodziców z klucz wzięli. Trzeba ją będzie odrestaurować i zobaczyć, co z tego wyniknie. Tak to wygląda. Ewka szyby wyciąga. Próbuję, bo... I co? Jest tam jakiś ten kurz? Było, pewno. No ale kurz to nie przeszkodziłby chyba, co? No nie wiadomo. Ja wiem, trzeba że to babcia miała i odrestaurować. Szyby... Ewa to powiedziała, że zrobi. Osobiście tak. I osobiście będzie dobrze. Tak wysoko nie możesz mieć. Opuść siadełko, albo ci je całkiem wyjmę. I nie będziesz bez siadełka jeździć. A to będzie twoje zrobienie. Nie, ja tego nie będę robił, na pewno. Zobacz. Widzisz? Mówiłem ci, że jest za słaby, żeś kupiła. Nie. No to weź zrób, żeby było. Ja ci mówię, że nie, to nie. Za mały papier kupiłaś i tyle. Sławek, nie. Nie trzeba. Wytarłaś już ten? Szybę wyciągnęłaś? Ewa, co? Bo filmuję cię, czy szybę wyciągnąłeś? Nie obchodzi mnie to, że mnie filmuje w ogóle. Pokaż oczy, czy brałaś dzisiaj. Sprawdzę. Tak, brałam. Pokaż. Nie, dobrze jest. Nie brałaś. Jeszcze tutaj pokażemy Ewkę, jak pracuje. W stroju roboczym. Ja zresztą też jestem w roboczym, więc... To górę to ja zrobiłem. Nie, tak, Kotusiu, nie tak. Pokazuj tutaj, że to ty rozrobiłaś. Dobrze. Tutaj no. Jest taka... Czekaj, jak to wygląda teraz? Teraz to wygląda nieciekawie, prawda? Ale jak będzie, bo tam na dole ona jest na razie jeszcze na palecie, ale tam są jeszcze cztery takie wysokie nóżki, które były tutaj gdzieś w tych szufladach, bo tutaj do tego są szuflady. O, i tu są te nóżki. Weź to rozerwij, to ja pokażę te nóżki. Tutaj mamy dziurę, to się jakoś dostaniemy. O, i takie... Aha, je się wkręca, no widzisz. To się wkręca, mama mówi, że to bez problemu. I takie nóżki, też się przeszlifuje, wszystko się pomaluje na kolor biały i będzie gitara. A tutaj są te szuflady, raz, dwa i tu jest taka jedna fajna z taką podziałką. Fajne, nie? No Ewa mówi, że to fajnie będzie wyglądać, ale ja nie wiem. Ja wiem, że to będzie fajnie wyglądać, bo no? Ja mam wizję, jestem wizjoner. Rozumiem, rozumiem. I podświetlimy to LEDami i będzie po prostu fajnie. A nie, tutaj, a tu jest, jest półka. A ta półka jest? Jest. Jest. Dobra. Ja wyjęłam, żeby, bo tam trzeba odpuścić to, wyczyścić. Dobrze. Wnęk nie malujemy, bo to się mija z celem. Nie, no wnęki nie. No i taka półka. Naciśnij na środek i taka, taka komutka będzie. No. No. Umie makaron gotować. Tutaj od tych szuflad. Te wszystkie, jak to się nazywa, Ewa, uchwyty. No, te wszystkie uchwyty podkręcam i tutaj takie zabezpieczenia z drugiej strony były. Trzeba było je zdjąć właśnie. I tutaj takie malutkie śrubeczki, trzeba kombinerkami podkręcać wszystko, prawda? Tak jest. Tak, weźmiemy tu troszkę, polejemy. Niektóry to by to uznał za marnotrawstwo, żeby tego, żeby myć tym, a to już jest przetarte, już całe przetarłem, cały mebel, tylko tu mi się trochę wylało i przetrę, ale jeszcze tutaj mam. Wygląda jakby wcale nie było matowione, nie? No. Właśnie. Solidna firma robiła, nie? No. Ale to jak wyschnie, to ten. Jak wyschnie, to będzie widać, że to, ta część była zmatowiona. Dobra, może starczy. Teraz trzeba się wziąć za malowanie. Biało. Tak, chłopaczku, na razie pomalowałem. Czy boli się nóż? Nie boli już. Nie? Tak, na razie pomalowałem i będzie trzeba jeszcze raz. No ja, bo teraz to jest ono szybko śmieci, tylko. Tam niby za 4 godziny. To długo. Zobaczymy.
A ty pokaż, jak cię osa urządliła. O, tutaj chłopaczka mojego osa urządliła, bo ją chciał wygnać, nie? Ale to jest do drewna? Ale to nic. No to jest i do drewna, i do metalu niby pisze. Aha. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na tych szufladach, no. No, teraz już ładnie pokrywa. Tylko uważaj, żebyś tam na tym niebieskim, dobrze? Znaczy na te brązowe nie najechała. Wałeczkiem, elegancko. Jednak coś umiesz. No, no. Nie tylko ja. A nie tylko nie ty tylko umiesz. Ja głowę noszę. No, no. Nie, no. Ale nie tym pędzelkiem. Aha, tym wąziutkim, takim malutkim, no dobra, bo. Ale zobaczmy no, tym. No ale on też za grubo nie wolno, nie? Wiesz. Takie kosmetyczne sprawy to trzeba dokładnie zrobić, dlatego taki malutki jest no, bardzo wskazany, nie? Najwyżej później się weźmie i wytrze tym papierem. Nie, ja już bym nie chciała trzeć tego papierem. Czekaj, zobaczymy, jak to wyjdzie tym, a później weźmiemy tamtym. Bo tym cieniutko, widzisz, pędzelkiem to jest do dupy robota, nie? Bo on się marzy. Ten się marzy, bo on jest taki silikonowy, tamten? Wiesz? A tamten jest taki puszysty. No dobra, idę po tamten. To szybko. Idziesz. O! Idę po tamten. I dawaj. Niech idzie. Ten chłopak już naprawdę niech idzie. A gdzie jest tamten? Wiedziałam. O Boże! Co, gdzie jest tamten? Kupiłeś go i gdzie go położyłeś? No właśnie, nie wiem. No, w takim porządku to ty tu możesz nie znaleźć. A jest tutaj. Jest? To jest nie dużo większy, to jest taki sam. Dobra. Dobrze, ale jest puszysty i no? Zbierze ci nadmiar farby, tak. A teraz to już nic nie tego, bo to już powalowane. Nie, dobra, zanim ona wyschnie to 4 godziny. Nie tym już, miałeś tym na sucho zrobić, no ale już dobrze. Okej, okay, to by musiał wybesztać. Cicho, tu jeszcze. Wałeczkiem tam bym zrobiła. No to zrobisz wałeczkiem jak wyschnie. I co, lepiej rozprowadza ten pędzelek? Nie, lepiej tak samo. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Tutaj od środka przejdź, bo tutaj jest dziadostwo. Jest, no tym nie zrobisz już nic teraz, zobacz. Rozprowadzę. Dobrze, dobrze. Tutaj... Trzeba by natryskowo pomalować to. Będzie dobrze, natryskowo. Natryskowo. To wałeczkiem się robi. Kogoś. Weźmiemy natrysk. Bardzo gorąco jest na dworze? Bardzo. Idzie zdechnąć. Tamten. Ty tamten brzeg? Ale nie wcinaj mi się w ten temat, teraz, żeby mi się wcięła. Wiem, że ty jesteś wszystko. Wiesz, nie? Wszystko potrafisz w ogóle. A jak się fajnie maluje, widzisz? Ej, a ja chcę coś robić. Jak chcesz coś robić, to nie przeszkadzaj. Fajnie, nie Igorku? Też fajnie zajęcie. Nie. Jak chcesz coś robić, to się pobaw. Nie. Nie chcesz się pobawić? Bawiłeś się już? Chcę do kulatkowi. Kotusiu, ty przecież widzisz, jakie my mamy dzisiaj pracę z tatą. Właśnie, mama nas tutaj urządziła nieźle. Bo mu kurier przywieź, jak będę gdzieś na wyjeździe, nie? Mógł, ale przecież... Przecież ja nie proszę o nic. No ja wiem, ale... Dania. Tak? To wygląda na razie tak, ale będzie lepiej wyglądało, nie? Tak. No. Teraz możemy podjąć decyzję, czy nogi mają być białe, czy jednak brązowe. No ale ja już je matowiłem. To nic, ja lakierem nie mogę przeciągnąć, nie? One wyglądają, wiesz, no nie wiadomo. Dobrze. Wyglądają dobrze, ale... Nie wiadomo, jak będzie, żeby, wiesz, żeby się ich nie pomalowało i żeby źle nie wyglądały, nie? Bo tamte są białe, to też ma srebrne ławki, nie mają. No ja. Ma białe nogi. Ale ława to co innego. Ława to cała jest biała i dlatego. Ale będzie akurat to ten biały... To mi pasowała i brązowy, bo moim zdaniem. Bo ty brązowy nie zamalowałeś? No może tak. O. Na nóżkach to wygląda tak póki co. Szybę Ewa jeszcze wymyje. No będzie ładna. W porównaniu do pierwszego razu, nie? No, to ja wiem, że ona będzie bardzo ładna. Jeszcze tutaj przyjdą LEDy. Jak mi się uda zamontować, to będą. Jak nie, to nie.
tutaj od góry zrobimy dziurkę i LEDy będą. No i zobaczymy, czy to będzie git, czy nie będzie git. LEDy już wiszą, proszę Państwa. Tutaj kupiliśmy taki włącznik. To są LEDy, będą o kolorze biały ciepły, to czy zimny? Zimny, taki jasny. Biały zimny, my nie lubimy białych ciepłych. Kondensatorek. Proszę bardzo, myślę, że starczy na tyle LEDów. Pani nam obliczyła, tak, że tak, bo to powinien starczyć. To jest nawet z taką nadwyżką, nie? Bo to z nadwyżką. 25, jest 30. No widzisz, ale kurczę, to dobrze, że to zostawiliśmy, nie pomalowaliśmy tego środku, nie? No mówię ci, nie dobrze by było, jakby było. No. Przecież ja mam wyobraźnię. To wygląda, dejcie spokój. Dobra, klejmy? Klejmy, tak. No to dobra. Tu mamy próbę światła. Jak jest? Bo tu można było, wiesz, można było nie tak jak zrobiliśmy, tylko tak, tak, żeby tak, całe. Tak, można, ale to można dokupić LEDy, nie? I złożyć. Ale teraz to już tam, no można w sumie. Te wywalić, bo tak to tutaj masz na bokach już, a tutaj nie masz, nie? No, na dole. No, no. Ale to tak. Nic, może być. Ale podświeca nam, ale odbija się tu, w tym. No odbija się. Dobra, jeszcze założymy te... Szyby? Te szyby. Tu jeszcze malowałaś, tak? To było trzy razy malowane. Jak mówię, podotykamy, to jeszcze na końcu, nie? Jak? Tego nie malowałaś? Czy trzy raz? Malowałam, ale jeszcze raz muszę, bo zobacz, tak? Tu przyjdzie. Aha, no, no, to się... Ale mówię, najpierw porobimy, bo to się dotyka, jeszcze dużo później, jeszcze na końcu. Rozumiem, dobrze, to już teraz... Musi przy okazji nauczyć robić LEDy, widzisz, ta. Teraz mi oleduje całe mieszkanie. Teraz całe mieszkanie będziemy LEDować. To mnie też zrobisz, moje komoda. Tak, to będzie stało w tym miejscu, a tu Ewa wystawi... Co to jest? Zastawa? Serwis? Jak to się na to nazywa? Obiadowy. Serwis obiadowy. Obiadowo-kawowy. Obiadowo-kawowy. To jest możliwe. No to ci cały czas nagrywam. Cała metamorfoza tego przeszła przez kamerę. Ale